Światło zgasło. Jeszcze wiele razy miało zgasnąć. To pan chciał mną wstrząsnąć, wymucić mnie jak zboże, aby moja dusza stała się czysta. Kto ci powiedział, że to nie za sprawą szatana stałeś się tym, kim jesteś? To prawda. Szatan omamia. Zawsze się tego obawiałem. Zawsze. Niewiarygodne. Już drugi pęka. Zobaczymy, czy termometr dla koni też pęknie. Co mu jest, panie doktorze? Ma zapalenie płuc. Czy to groźne? Niestety tak. Czterdzieści pięć stopni gorączki. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Co pan doradza? Chyba ma jakąś rodzinę. Trzeba go odesłać do domu. O co chodzi, Pio? Nie chcę wyjeżdżać. Nie chcę umrzeć, zanim nie złożę ślubów kapłańskich. Co się stało? Pozwolili mi przyjechać na odpoczynek. Dlaczego? Jesteś chory? Nie, wszystko w porządku. To jest ojciec Agostino, mój spowiednik. Pokój i dobro. Dzień dobry. Piuccio, czyżbyś nas wszystkich oszukał? Mnie możesz powiedzieć. Nie, to powietrze mojego miasteczka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Franci. Na wieki wieków, nie mówcie do mnie Franci. Teraz macie się do mnie zwracać, ojcze Pio. Jak chcesz, Franci. O co chodzi? Nasze drzewa. Zostały zaatakowane przez mszyce. A cóż ja na to poradzę? Mógłbyś poświęcić pola. Przepędź się. W przeciwnym razie jesteśmy zgubieni. Ja nie czynię cudów. Ale znasz kogoś tam na górze, prawda? Tak czy nie? Zrób to dla naszych dzieci. Czym je wykarmimy? No dobrze, chodźmy.
Mater purissima, miserere nobis, mater divine grazie, miserere nobis, mater purissima, miserere nobis. Ma... dovete pregare. Wy też powinniście się modlić i to głośno, inaczej mszyce was nie usłyszą. Zacznijmy od początku. Mater divine grazie, miserere nobis, mater purissima, miserere nobis, mater divine grazie, miserere nobis, mater purissima, miserere nobis, mater castissima, miserere nobis. Franci. Padają. Wszystkie padły. Franci, Matko Boska, jesteś prawdziwym demonem. Co ja zrobiłem? Bluźniłeś przeciwko Matce Bożej. Niech się to powtórzy, a wygarbuję ci skórę. Zrozumiałeś? Módlmy się. Mater divina grazie, miserere nobis, mater purissima, miserere nobis. Pospiesz się, ojcze. Jeśli mój mąż nas odkryje, to wszystkich nas pozabija. Nie przejmuj się. Amen. Nie. Muszę zacząć od początku. Nie poświęciłem soli. Sapientia propitiatio sit tibi in vitam eterna. Amen. Co mu jest? Co mu się stało? O Jezu, nie oddycha. Mamo, przestał oddychać. On nie oddycha. Respira. O figlio mio. Madonna mia. No, Dio. O figlio mio. Madonna mia. Wujku Tore, o co chodzi? Zabiłem go. Kogo? Synka Pasquale. Przeze mnie udławił się solą. Matko Święta. Jeszcze raz zrobisz mi taki dowcip, nie zdołasz podziękować Bogu, bo wcześniej ja cię zabiję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Jezu, jakim jestem kapłanem? Powiedz mi. Jakim ja jestem kapłanem? Nie jestem jeszcze gotów spełnić tego, czego oczekujesz ode mnie.
Co ci się stało? Mario, zostaw nas samych. Nie wiem, wujku, to... Nie wiem. To są znaki Boże. Nie, to zbyt wiele, to za dużo. Dlaczego właśnie ja? Poprośmy Jezusa, by mnie uwolnił od tych znaków. Chcę umrzeć z cierpienia, ale w ukryciu. Módlmy się, synu. Znikają, wujku Torem. Jak się czujesz? Już lepiej. Bogu niech będą dzięki. Francesco, bardziej podobałbyś się Jezusowi, gdybyś przestał być księdzem. Czas jest cenny, nie marnuj go. Czas jest cenny, nie marnuj go. Jeśli nadal będziesz księdzem, odejdź. Wiedz, że twoje życie będzie piekłem. Precz. Jezus Maria. Franci, co się stało? Jak się czujesz? To nic, mamo. Nie martw się. Przynieś mi szklankę wody. Piuccio.
Przyjechałem, bo mam dla ciebie dwie wiadomości. Mogłem napisać, ale wolałem ci je zakomunikować osobiście. Co to za wiadomości? Jedna jest dobra, druga zła. Od której mam zacząć? Od dobrej. Udało się. Otrzymałeś dyspensę. Znowu możesz spowiadać. Dziękuję, Agostino. Nie dziękuj mi, bo teraz kolej na drugą. Musisz ze mną wracać. Dlaczego? W kurii prowincjonalnej Foggi odbyła się narada. Ojcu Benedetto postawiono warunek, albo natychmiast wrócisz, albo wystąpią o twoją sekularyzację. To oznacza, że nie będziesz już duchownym. Nie mogę teraz wyjechać. Przecież dobrze się czujesz. Dlaczego nie chcesz wracać? To nie ja nie chcę. Zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz? To straszliwa pokusa. Wszystko jest grzechem. Wszystko. Zawsze cię broniłem i ochraniałem, ale teraz nie mogę. Pamiętaj, że złożyłeś ślub posłuszeństwa. Rusz się. Wsiadaj na kolaskę. Ojcze Agostino. Jeśli przyjechałeś zabrać stąd naszego świętego, wracaj, skąd przybyłeś. Kto jej powiedział? Sądzę, że mój anioł stróż postanowił dziś nie próżnować. Jak śmiesz okazywać brak szacunku ojcu Agostino? Przeproś go. Przepraszam, ale ty, ojcze, nigdzie nie wyjedziesz. No dobrze. Nie zabiorę go. Piuccio, już tu nie wrócę. Bardzo cię kocham, ale nie zamierzam więcej narażać się dla ciebie. Agostin. Kiedy ojciec Benedetto się zdenerwuje, bo na pewno tak będzie, oddaj mu ten list. Ale najpierw sam go przeczytaj. Pokój i dobro. Idźcie już. Zawsze go popierałem i broniłem przed wszystkimi, a on tak mi się odwdzięcza. Przez niego wyjdę na głupca przed moimi przełożonymi. Zaczekajmy trochę. Zobaczysz, ojcze, że wkrótce zmieni zdanie. Nie. Musi wrócić natychmiast. W przeciwnym razie zostanie wyrzucony z zakonu. Dlaczego jesteś dla niego taki surowy? Czyżby Pio miał rację? Nie rozumiem. Mówi, że jesteś pod wpływem szatana. Tak powiedział? Po tym, co dla niego zrobiłem? Każe go wyrzucić. Proszę. To od niego. Pisze o problemach natury moralnej, jakich przysparzają ci cztery osoby, a ty od miesięcy nie wiesz, jak je rozwiązać. Co on może o tym wiedzieć? Jeszcze dzisiaj napisz ojcu Pio, że pozwalam mu zostać w Pietrelcinie. Co chcesz robić, jak będziesz duży? Chciałbym ukraść strzelbę. Czemu nie armatę? Chcę mieć broń, żeby zabijać Austriaków i Niemców. Kto ci nakładł do głowy tych głupstw? Nikt. Przecież jest wojna. Sam tego chcę. Przyszliście na lekcję katechizmu, czy po to, żeby robić zamieszanie? Ja też chcę iść na wojnę. Ty także.
Przeżegnajcie się. W imię Ojca i Syna. Przeżegnajcie się. Odwieczny Boże, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a także boleść. Czy ojciec też ma strzelbę? Idźcie do domu. Rozbieraj się, pan porucznik się zbada. Co tak stoisz? Chodźmy. Chodźmy. Nie chcę się rozebrać. Sam się rozbierzesz, czy mam użyć siły? Bez tego czuję się nagi. Musisz być nagi, żebyśmy mogli cię zbadać. Jeszcze jeden habit? Założę się, że ma także dwie pary kalesonów. Bałem się. Bardzo bałem się wojny. Nie byłem dobrym chrześcijaninem. Nie byłem gotowy na śmierć. Bzdury. Przestań opowiadać bzdury. Wojna była straszna dla wszystkich z wyjątkiem ciebie. Wiem, że uznali cię za niezdolnego do służby. Trzeba go natychmiast odesłać do domu. Z takimi płucami zarazi nam cały oddział. Do domu? O ile zdążę. Forgione, wracasz do domu. Cieszysz się? Stać! Zatrzymajcie się. Agostino, jak się masz? Skąd wiedziałeś, że będę tędy przejeżdżał? Ja też mam swoje boskie źródła. Ale i ziemskie rozkazy. Co to znaczy, że zaraz wyjeżdżamy? Dokąd? Do Foggi. Dopiero co przyjechałem. Pozwól mi pożegnać się z rodziną. Nie ma czasu na pożegnania. Musisz jechać ze mną. Otrzymałem wyraźne polecenie. Pospiesz się, bo spóźnimy się na pociąg. Rusz się, Pio. Jeśli nie wsiądziesz do tego pociągu, zostaniesz wydalony z zakonu. Idziemy. Co się stało? Co tam się dzieje? Przepraszam, odsuńcie się. Czy to się nigdy nie skończy, ojcze? Kogo nam tu przywiozłeś? Od przyjazdu ojca Pio? Nie można spokojnie spać. Wracajcie do swoich cel. Idźcie już. Piuccio. Odpowiedz, to ja, Agostino. Pio,
Jak się czujesz? Bez siły. Czego chciał tej nocy? Była tam kobieta. Umierała? On powtarzał. Uratuj ją. Pokaż, co potrafisz. Nie znam jej, ale wiem, że nazywała się Rafaelina Cherase. Przecież ja ją znam. Wiele razy ją spowiadałem. Agostino, zaprowadź mnie do niej. Natychmiast. Dobrze. Rafaelina. Wiedziałam. Tej nocy stałeś przy mnie, modliłeś się za mnie i mnie uratowałeś. Leż spokojnie. Pomódlmy się razem. Ale ja nie chcę być uratowana. Pragnę pójść tam, gdzie są ci, których kochałam. Nie. Musisz wyzdrowieć dla tych, którzy kochają ciebie.